Szymon, gratuluję podpisania nowego kontraktu z GKS-em Katowice. Właściwie jest to przedłużenie twojego wcześniejszego kontraktu. Zostajesz z nami na kolejne lata i będziesz budował tą swoją silną pozycję w naszej drużynie. Powiedz, czy to była trudna decyzja dla ciebie, żeby zdecydować się na pozostanie w naszym klubie? Nie, to nie była w ogóle trudna decyzja. Od początku chciałem związać się z GKS-em, bo od dziecka kibicuję temu klubowi, jak już wiadomo było wcześniej. I czuję, że się rozwijam w tym klubie przede wszystkim. Trener pierwszy, trener Dudek, mam z nim świetny kontakt. I czuję, że praca z trenerem Blezewskim na pewno nie idzie na marne, bo się przy nim rozwijam, czuję, że robię postęp. I jeszcze z trenerem Miłoszem. Fajnie, że trener Miłosz przyszedł do GKS-y, bo te aspekty fizyczne, motoryczne na pewno czuję, że też idą w dobrym kierunku. Powiedz mi, czy wpływ na to, że zostałeś w GKS-ie Katowice, mieli również bramkarze, z którymi rywalizujesz o to miejsce w składzie? Mam na myśli Mariusza Pawełka czy Krzysia Barana. Czy oni ci pomagają? Jaki masz z nimi kontakt? Na pewno Mariusz jest doświadczonym bramkarzem i dużo się go pytam. Chcę się uczyć na jego błędach też, jakie popełnił w swojej karierze. A Krzysiu Baran też mi bardzo dużo podpowiada w aspektach psychologicznych przede wszystkim. On ma bardzo mocną psychikę i od obydwu bramkarzy się mogę uczyć, co nie znaczy, że nie chcę z nimi podjąć rywalizacji. Jeżeli chodzi o tą rywalizację, no to jesteś niezwykle młodym zawodnikiem, bo nie masz jeszcze 18 lat. Sama pozycja bramkarza jest taką bardzo odpowiedzialną pozycją, bo jeden błąd już może przekreślić tak naprawdę wynik całego spotkania. Ale to, o co chciałbym ciebie zapytać, to o twoje plany na najbliższą przyszłość w GKS-ie Katowice. No moje plany są takie, żeby jak najszybciej zadebiutować i dobrze zadebiutować, bo lepiej zadebiutować później, a dobrze niż wcześniej, a puścić jakąś głupią bramkę. Także chcę być na 100% przygotowany do tego spotkania, na treningach daję z siebie wszystko i taką szansę, jaką dostaję od trenera, chcę wykorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.